No, dzień dobry moi drodzy. Wiecie, do której siedziałem wczoraj w tym Denny's? Do 2:30 chyba. Więc jeszcze poleżę sobie tak ze 3 minutki, a później idziemy na śniadanie do Cracker Barrel. Nie wiem dlaczego tak wymawiam, ale wydaje mi się, że tacy hardkorowi starzy Amerykanie z prowincji tak właśnie sobie siedzą przy stole i tak mówią: Honey, you wanna go to the old good Cracker Barrel? Tak myślę. Wygramoliłem się właśnie z kampera. Zaraz idziemy zjeść, ale taką ciekawostkę wam powiem. Wczoraj jak tutaj przyjechałem, to było jedyne wolne miejsce parkingowe. Wszędzie na tym parkingu stały campervany i zwykłe RV. I tutaj też. Więc w tym momencie jest pusto, ludzie już sobie wszyscy powyjeżdżali, ale naprawdę, bo tutaj jest, jeszcze tam jest kolejna linia miejscówek i wszystko było zajęte. Dlatego też myślę, że ludzie odpowiedzialni za marketing w Cracker Barrel bardzo fajnie sobie to wymyślili, dlatego że to jest knajpa stylizowana właśnie na taką restaurację gdzieś położoną na prowincji i ona głównie przyciąga właśnie starszych ludzi. A kto w Stanach Zjednoczonych podróżuje głównie domami na kółkach? No właśnie starsi ludzie. Więc później ci ludzie przychodzą tutaj na śniadanie, żeby się odwdzięczyć za bezpłatny, bezpieczny parking. Na wejściu mamy sklep, który jest nazwany Old Country Store i można w sumie tutaj kupić, jak widzicie, wszystko. Ale nie po to tutaj jesteśmy, tu po żarcie. Sama knajpa ma naprawdę fajny, klimatyczny wystrój i w związku z tym, że jest to sieciówka, to w każdym Cracker Barrel będzie prawdopodobnie taki sam. Byłem już w jednym z Natanem na Florydzie i było dokładnie to samo. Fajnym dopełnieniem tego klimatu jest to, że pali się tutaj ognisko, więc cały czas gdzieś tam w tle czuć delikatny dym. Thank you. Zauważyłem nawet, że jest jakiś strój baseballowy z napisem Kościuszko PAC. Próbowałem wygooglać, co to znaczy PAC, ale niestety nie udało mi się znaleźć. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Tak wygląda menu śniadaniowe. Ja zdecydowałem się zamówić Old Timers Breakfast i wygląda on o tak. Patrząc na to śniadanie, naprawdę czuję się jak jakiś cowboy albo farmer z czasów dzikiego zachodu. Tutaj mamy coś, co się po angielsku nazywa grits i z tego co przeczytałem, to po polsku jest to owies łuszczony. Taka, nie wiem, dziwna, bezsmakowa owsianka. Quick question. What's the name of this thing? Biscuit and gravy or biscuit. And I'm supposed to eat the biscuits with what? With the gravy or with the gravy. Jam. Alright, okay. Thanks a lot. Czyli wychodzi na to, że to są właśnie te maślankowe herbatniki. Tak się to tłumaczy, no biscuit to herbatnik. Najpierw spróbujemy wersji z tym dziwnym sosem. Na zdrowie. Sama ta buła jest naprawdę kiepska, ale z tym sosem jest okej. Okay. Nie wiem co tutaj jest w środku, ale widzę jakieś kawałki chyba boczku. Samo to też nie za dobrze smakuje. Spróbujmy wersji słodkiej. Dostałem do tego dżem winogronowy. Szczerze, chyba mi nawet lepiej podchodzi z dżemem niż z tym sosem, więc jestem w szoku. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że to jest coś bardzo dobrego. Takie. No i oczywiście można się też pobujać na bujanym fotelu. Muszę sobie kiedyś taki sprawić. Spoko knajpa, leci sobie muzyka country, bardzo mi się tutaj podoba. Na pewno tu jeszcze kiedyś wrócę, bo mają też całkiem dobre i tanie obiady, bo jadłem na Florydzie. Ja idę ogarniać kampera i śmigamy do miejsca, które się nazywa Petrified Forest, czyli skamieniały las. Zanim jednak ruszymy na podbój świata, muszę zwrócić kilka rzeczy, które zamówiłem i nie wykorzystałem, czyli właśnie namiot, śpiwór oszukany, który miał być do zera, a według opinii nie jest, mały zestaw do gotowania i matę dmuchaną. Wszystkie te rzeczy będę zwracał do Whole Foods, czyli do takiego fancy Carrefoura. A zobaczcie, mają nawet paczkomaty. Nieźle. Alright, thanks. Wszystko poszło bez problemu, dziewczyna zeskanowała kod QR, zabrała mi rzeczy i co jest ciekawe, właśnie musiałem wyjąć wszystko z kartonów, dlatego że oni sobie to sami przepakują i wtedy będzie im mniej miejsca podczas transportu zajmowało. Nazwałem Whole Foodsa takim fancy Carrefourem. Chodzi mi o to, że jest to po prostu supermarket z organicznym jedzeniem. Jak widzicie, wszędzie jest napisane organic, organic. Prawdopodobnie nie znajdę w tym sklepie nic, co nie miałoby takiego
napisu. I ceny też są adekwatne do organicznego jedzenia. I dobra, wygląda na to, że browary nie są organiczne. Bardzo mi się podobają etykiety beef w Stanach. Naprawdę są zawsze bardzo mocno kreatywne. Good, how are you? I'm just curious. Oh yeah, sure. What you're scanning is. No, it's just GoPro. So oh, I'm nice. Just making a video, like just buying groceries. Because I have a YouTube channel about traveling and I travel in a camper van, so I'm just like doing groceries and just shit cool. like that. Yeah, just curious. Yeah. I know it looks crazy, but... Dzisiaj chyba spróbuję coś ugotować, więc weźmiemy sobie sos spicy marinara. A co ciekawe, mają tutaj też sos creamy wodka. Szkoda, że nie wpadłem na ten genialny pomysł, jak byłem w Walmarcie. Cała ta przyjemność kosztowała $26.26. Jeszcze się cofnąłem po drewno, bo jak w końcu będzie okazja, żeby sobie rozpalić ognisko, to będę płakał, że nie mam. Podobnie słyszycie ten hulający wiatr, ale chcę wam pokazać, zobaczcie, ja muszę mieć kierownicę skręconą w prawo delikatnie, żeby jechać prosto. I cały czas trzeba kontrować, bo po prostu rzucę tym samochodem w lewo i prawo, jakbym, nie wiem, samolotem leciał podczas turbulencji. Naprawdę mocno wieje. Ależ wieje. Wow. Grubo. A przyjechałem tutaj dlatego, że jest to miejsce, w którym znajduje się najlepiej na świecie zachowany krater meteorowy. Meteorowy? Meteorytowy? Meteorowy. I wygląda on właśnie tak. Krater ten ma 1200 metrów średnicy, 170 metrów głęboko. No nie, no nie nagram nic. Jakbym miał włosy, to byście widzieli, że bardzo mocno wieje, a tak to nie widzicie, sorry, ale naprawdę wieje. Jeszcze raz. Krater ten ma 1200 metrów średnicy, 170 metrów głębokości i szacuje się, że powstał 50 tysięcy lat temu. Z tego co widzę, to wszyscy nazywają to miejsce kraterem meteorowym, ale jest jeszcze druga nazwa, która funkcjonuje. Jest to krater Beringera. Beringer był to naukowiec, który jako pierwszy udowodnił, że ten krater powstał w wyniku uderzenia meteorytu. I co ciekawe, nie jest to park narodowy i wejście tutaj kosztuje $24, a właścicielem tego terenu jest właśnie rodzina tego całego pana Beringera. Jeszcze, żeby wam uświadomić, jak głęboki jest ten krater, to jest właśnie zoom 35 mm na moim aparacie. A tam na środku widzicie pana astronautę z flagą Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedna ciekawostka, zanim mnie stąd całkowicie zwieje. Niektóre manewry przed misją Apollo astronauci trenowali właśnie w tym kraterze. Zobaczcie, tutaj jest największy znaleziony fragment tego meteorytu. Niestety nie ma napisane, ile on waży, ale jest naprawdę ogromny. Ten meteoryt był meteorytem żelaznym o masie 300 tysięcy ton. Zasuwał 12 km na sekundę, czyli od Paryża przez Nowy Jork i do miejsca uderzenia dostał się w zaledwie 13 minut. I podobno miał w sobie tyle żelaza, że wystarczyłoby na produkcję 42 tysięcy samochodów. A tutaj mamy zdjęcie meteorytu Willamette, który został znaleziony w Oregonie. Jest to największy meteoryt znaleziony w Stanach Zjednoczonych. Meteoryt 45 metrów średnicy i jego kawałki tutaj rozwaliły wszystko w promieniu 2 km. Naprawdę niesamowite, bo 45 metrów nie wydaje się być aż tak wielkie. Jeszcze sobie wyczytałem taką ciekawostkę, że niektórzy naukowcy twierdzą, że ten meteoryt, który się przyczynił do wyginięcia dinozaurów, który uderzył tam w okolice Zatoki Meksykańskiej, chyba właśnie tam w okolice Jukatanu, miał 10 km średnicy. Zobaczcie w ogóle, jaki tu jest niesamowity klimat. Pustynia, pustynia, pustynia. A tam góra z ośnieżonym szczytem. Chciałem zatankować, ale widzę, że na meteorytowej stacji paliw galon kosztuje 5,30. I bardzo fajnie, że Google Maps ma taką funkcjonalność. Tutaj jesteśmy, pokazuje 5,30, ale już wiem, że jak podjadę
bliżej najbliższego miasta, to już mogę zatankować za na przykład 4,64. No, już chyba wiem, gdzie się dzisiaj będę mył w drodze powrotnej. Tutaj już taniej, 4,59. Słuchajcie, zrobiłem właśnie naukowe wyliczenia i wyszło mi, że ten samochód pali dokładnie tyle, ile mu się wleje. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. To jest jakiś sklep z pamiątkami. Widzę, że na swoim terenie ma bardzo dużo skamieniałych pni. Tutaj jakieś dinozaury, no i oczywiście klasycznie, typowo amerykański marketing. Don't miss Wild Bill! No i oczywiście wszędzie trasa 66, bo cały czas jedziemy tą jej historyczną częścią. I dalej jeszcze Largest Selection, Best Prices, Shop and Compare. A do parku 18 mil. Aż się musiałem zatrzymać, żeby wam pokazać, bo ja wiem, że timelapse z GoPro tego nie odda. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Tam jest jakiś camper van, mi się wydaje, stoi mniej więcej o tam, a tak, to dookoła mnie nie ma kompletnie nic. Nawet żadnego, kurde, samochodu. Niesamowite, co? But you have to wrap your head around is that you're looking 230 million years out. At that particular time, this area was near the equator, so about 4 degrees north latitude and at sea level. Whereas right now, we're about 35 degrees north latitude and 6,000 feet above sea level. Think about this in terms of this was an equatorial river delta, basically. So you had forests that would have been upstream, the trees would have fallen into the river. They come down here. Those logs get covered up by layers of sediment. Once they are covered by sediment, the logs are deprived of oxygen. Since they're deprived of oxygen, they cannot decompose. Since they can't decompose, then they are ripe for other elements to take over the cell structure of the organic material. So basically, you have all of these eons of layers of sediment coming across, and then a volcano erupts. The ash has silica in it. So the silica percolates down through all of those layers of sediment, picking up minerals as they're going through. So copper, iron, manganese. And then it uses the capillaries in the tree. So the capillaries, when the tree was vertical, capillaries helped to move water up to the branches and everything. Now that it is horizontal, they act as like a superhighway for that silica to go through, and then it does a cell-for-cell replacement of the organic material in the tree. And since it's colored, that's why you see all the, since it has the manganese, copper, and iron, that's why you get the colors in the tree. And you said you're not an expert, right? Thanks, Abdul. Thank you. Podziękujmy wszyscy Billowi za to, że chciał nam poświęcić chwilę i opowiedzieć, jak doszło do tego, że jest tu tyle skamielin, ponieważ jak ja miałbym to zrozumieć z broszurki i jeszcze wam wytłumaczyć, to nikt by nic z tego nie zrozumiał. Ale trzeba przyznać, że wygląda to jak nie z tej ziemi. Na pierwszy rzut oka to jest właśnie ta zewnętrzna warstwa, to jest jeszcze drewno i nawet jak dotykam, to czuję, że to jest drewno. Natomiast głębiej to już są skamieniałe minerały. Zobaczcie, tak wyglądają te skamieliny po wypolerowaniu. Normalnie jakbyście jakiegoś marmurowego stołu dotykali. Pierwsza miejscówka nazywa się Crystal Forest, kryształowy las. No i oczywiście przypomnienie, żeby przypadkiem nie zabierać żadnych skamielin stąd do domu.
Teraz się pewnie zastanawiacie, czy ktoś pociął to drzewo celowo. Otóż John mnie uprzedził, że będę widział takie rzeczy i wytłumaczył, że tam się po prostu dostała woda, zamarzła i dlatego to wszystko tak popękało. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio doświadczyłem w swoim życiu tak hardkorowego wiatru. Masakra, nic nie będzie słychać na tym filmie. Kolejny przystanek, Blue Mesa. No dobra, lecimy ze szlakiem Blue Mesa. 1,6 km. Nie spać, zwiedzać! Szybki ty jak wieje. Zszedłem niżej, to trochę mniej wieje. Miejscówka ta nazywa się Blue Mesa, aczkolwiek dla mnie to takie bardziej Grey Mesa. To bardziej jest chyba szare niż niebieskie. Blue Badlands. Czy to jest kurwa niebieskie? Zobaczcie, tam na środku stoi sobie jakaś ekipa camperwanem. I przypomniała mi się taka ciekawostka, o której wam w końcu nie powiedziałem. Otóż zanim postanowiłem, że zacznę tą podróż w Las Vegas, chciałem ją zacząć gdzie indziej. Chciałem ją zacząć z Denver albo właśnie z Florydy. I okazało się, że pomimo tego, że niektóre firmy, które wypożyczały takie luksusowe, wiecie, glamper, vany zbudowane na Mercedesach, Sprinterach i tak dalej, proponowały mi nawet takie bardzo, bardzo dobre deale, ale jak usłyszeli, jaką trasę chcę robić tym camperwanem, to powiedzieli, że oni się nie zgadzają na to. I że... Yes. We need to go back, so is that to go back? Yes, you can go back this way. Yes. You're welcome. Jak im powiedziałem, jaką trasę chcę zrobić, to powiedzieli, że oni się nie zgadzają na to, żebym brał kampera na wschód od rzeki Mississippi. A jak się spytałem dlaczego, to powiedzieli, że oni nie zalecają swoim klientom zapuszczania się w tamte rejony Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem czego się spodziewać, ale taka ciekawostka, że tylko Travelers Autobahn powiedział, spoko, nie ma problemu, bierz, będzie git. No dobra, no może tutaj to jest takie troszeczkę niebieskawe. No wpada ten szary w taki niebieski, trzeba przyznać. I zobaczcie, na pierwszy rzut oka wygląda jak drewno, ale jak podejdziecie z bliska, to jest całe skamieniałe i jest... jest naprawdę ciężkie. Dzień dobry. Tak dreryja, że było słychać, co? Jest. O, zobaczcie tutaj, jaki skurczybyk wielki. I tutaj? Nie, to też jest kamień. To już w ogóle nie przypomina drzewa, tylko kształtem. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja się nie dałem zmanipulować jakiemuś marketingowcowi. Dla mnie to jest szare, ewentualnie wpadające w fiolet, ale na pewno nie niebieskie. A wy jakie kolory tutaj widzicie? Wiecie co, jak tak dzisiaj przejeżdżałem przez te bezkresne połacie terenu, nie mogłem odpędzić ze swojej głowy jednej myśli. Tutaj ktoś kiedyś musiał przyjechać, ktoś musiał to odkryć, ktoś musiał zdecydować, czy warto tutaj żyć, czy warto tu zakładać miasteczko, ktoś musiał poprowadzić tą drogę, ktoś musiał odkryć te tereny, te parki narodowe, te skamieliny. To jest po prostu coś, czego mój mózg nie jest w stanie ogarnąć. I wiecie, mam tu na myśli czasy już pokolumbijskie, czyli po tym, jak Kolumb odkrył Amerykę, czy zaatakował Amerykę, jak kto woli. Ale przecież wcześniej też tutaj mieszkali ludzie. No wyobraźcie sobie, tutaj przychodzicie na świat, tutaj dojrzewacie, tutaj się zakochujecie, tutaj poznajecie swoją żonę, tutaj robicie swoje dzieci, a wszystko w takiej jednej małej wiosce. Podobno ta wioska, czy też miasteczko była zamieszkiwana od 1250 do 1380 roku, czyli jeszcze przed Kolumbem. Ale jak tak patrzę, to wychodzi na to, że zapomnieli sobie zamontować jakieś bramy, dlatego wchodzili wszędzie po drabinach. Na terenie tego parku można znaleźć tysiące petroglifów, które zostały stworzone przez właśnie rdzennych mieszkańców tego regionu. W tym momencie na środku ekranu możecie zobaczyć jakieś bardzo wczesne emotikony. Kurde, mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj po lewej jest jakaś buźka, a tutaj po prawej wygląda na to, jakby jakiś ogromny ptak zjadał człowieka. Feeling better now that you've wrote a letter and you've always been a getter's again. If I'm the victim, then why am I always stricken with sickness, symptoms and a twisted end?
Ta prostokątna wioska składała się z ponad 100 pomieszczeń i zamieszkiwało tutaj około 200 osób. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego akurat tutaj osadzili się ci ludzie, no to odpowiedź jest taka, że tutaj właśnie płynie czy płynęła rzeka Rio Puerco, więc byli blisko punktu transportu. I tutaj jeszcze macie nazwy ludów rdzennych mieszkańców tej okolicy. Zobaczcie, dosłownie tam była ta wioska, a tutaj jest rzeka Puerco. No, dosyć mocno wyschnięta, ale jest. I tutaj pod koniec mamy jeszcze taki mały memoriał autostrady snów, czyli oczywiście Route 66, która szła niegdyś dokładnie tu, gdzie ja w tym momencie stoję. A tutaj mamy wrak starego samochodu. I faktycznie, jak się przyjrzycie, to tutaj i tutaj są takie wgłębienia, które sugerują, że może właśnie tędy kiedyś szła droga. Park jest w sumie zamknięty od 40 minut, więc prawdopodobnie jestem jedyną osobą, która tutaj jeszcze została. No ale na chwilkę się zatrzymałem, żebyśmy mogli sobie popatrzeć kilka sekund na zachodzące w oddali słońce. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego siedzę w zamkniętym już Parku Narodowym, to powiem wam, że nie mogę wam powiedzieć od kogo, ale z bardzo zaufanego źródła, który pracuje w tym miejscu, dostałem informację, że brama jest automatyczna, jak będę wyjeżdżał, to się otworzy, nawet jak już nie będzie wracowników, więc... Zaraz się przekonamy, czy mnie John zrobił w bambuko, czy nie. Sezamie, otwórz się. Dziękuję. No dobra, więc tak, myślałem, żeby zatrzymać się w miejscowości Holbrook, ale ja przez nią przejeżdżałem jadąc tutaj i szczerze mówiąc jakoś szału na mnie nie zrobiła. Owszem, były ze 2-3 knajpy, które były podpisane Route 66, były tam stare samochody na parkingu i w ogóle. Był też taki jeden hotel, który wyglądał jak hotel z tych takich wingwamów, tak? Czy jak się nazywają te takie namioty rdzennych mieszkańców Ameryki, ale to też wyglądało tak bardzo komercyjnie. Więc myślę, że zatrzymam się na tym Flying J, umyję się, ogarnę i później poszukam jakiegoś kempingu przed Flagstaff, a jutro rano pojedziemy do Flagstaff na chwilę, zobaczymy sobie centrum tego miasta i pojedziemy w dół w stronę Sedony. O, tak sobie wymyśliłem. Ruszam. Zjechałem na chwilę z autostrady, żeby wjechać na tą historyczną część Route 66 i zobaczyć ten Elas Trading Post. No, wygląda on obecnie tak. To jest niby zaraz za zjazdem z autostrady, a to wszystko tutaj wygląda tak creepy, że aż się boję tutaj jeździć, naprawdę. Zobaczcie, tutaj jakiś opuszczony też sklep, motel, coś takiego. Wygląda to, że sprzedawali tutaj siano. Dobra, uciekam stąd, bo zaraz mnie jakieś duchy zabiją. Dzida! Mam nadzieję, że się nie stęskniliście za bardzo. Kolejka była dosyć długa, na tyle długa, że zdążyłem sobie zrobić pranie. W sumie to spoko, bo i tak musiałem je zrobić w ciągu najbliższych 2 dni. Oprócz tego okazuje się, że vlog, którego próbuję wrzucić od 12 godzin, w ogóle się przestał wrzucać, się anulował, więc muszę pojechać gdzieś, gdzie jest szybki internet, bo tutaj niestety jest do dupy, a z reguły szybki internet są w Walmartcie. Na szczęście w Winslow jest jeden Walmart. Zmęczony już jestem. I kolejna ciekawostka jest taka, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, prawdopodobnie nie, bo to bardzo słabo widać, ale praktycznie całą drogę, jak jechałem dzisiaj w tamtą stronę, to jechałem delikatnie w dół. I teraz jak jadę w tamtą stronę, to jadę delikatnie pod górę. I na przykład teraz Winslow, w którym jestem, jest na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Jest tu całkiem ciepło. Natomiast Flagstaff już jest 2100 metrów nad poziomem morza, czyli tam będzie dużo zimniej. Niestety minus jest taki, że tutaj w okolicy Winslow nie ma nigdzie żadnych parków takich, w których mogę sobie zostać na noc. Więc muszę jechać w stronę Flagstaff. I jeszcze jedna ciekawostka. Amazon już mi oddał pieniądze. Sprawdzałem, są na koncie. A właśnie, zanim mnie zhejtujecie, że podróżuję campervanem, a śpię gdzieś po parkingach i po miastach, to chciałbym zwrócić uwagę, że tak właśnie podróżują Amerykanie. Zobaczcie, tutaj kolejne RV. Tam jeszcze jedno. A za RV co? Campervan. No, mieścina nie wydaje się być jakoś szczególnie atrakcyjna, ale może jeszcze nie dojechaliśmy
do tego, gdzie się dzieje cała magia. Route 66, noclegi. No i tak wszyscy jadą na tym Route 66 słynnym. No, marzeniem każdego Amerykanina, i nie tylko Amerykanina, jest przecież zrobienie całej tej trasy na motocyklu najlepiej. Ale wiecie co, mnie jakoś to nie kręci ten pomysł. W sensie, jak sobie myślę o jeździe motocyklem po kilka godzin dziennie po prostu przed siebie, to podejrzewam, że drugiego dnia by mi się to znudziło. No, może trzeciego. No i tak to właśnie wygląda, to Winslow, moi drodzy. Swoją drogą teraz podejrzewam, że fajnie słyszycie, jak to jest podróżować campervanem, w którym wszystko stuka, skrzeczy i się przewraca i w ogóle wszystko się dzieje. Tu w prawo. No i to właśnie była główna ulica tego miasta. A co my tu mamy po prawej? Restauracja pod złotymi łukami. Tak, wiem, przecież kupiłem kurczaka i miałem dzisiaj sobie zrobić obiad w kamperze. Wiem, ale widzieliście, jak dzisiaj wygląda mój dzień. Autentycznie nie miałem czasu, żeby poświęcić pół godziny, chociaż pewnie mi to zajęło dłużej, na zrobienie obiadu, więc... A skubani kuszą tymi ofertami, no. Drugi burger gratis, 20% off, 3 dolary off, 99 centów za kawę. Nie, no kawę nie będę pił, to weźmiemy to, 20% taniej za zakup powyżej 2 dolarów. Ćwierć funciak z serem. Jestem już pod Walmartem i zobaczcie, nie kłamałem. 37 downloadu, 9 uploadu i mam tylko dwie kreski i siedzę na parkingu. Dla porównania w McDonaldzie było 1,5 megabita uploadu, więc ja teraz sobie pójdę do Walmartu, bo tam będę miał lepszy zasięg, a was zostawiam tutaj, bo nie chce mi się brać do środka kamery. Wybaczcie, widzimy się za chwilę. Kurde, no lipa. Jest prawie 23. Kręciłem się po tym Walmarcie, znowu przy około 80% wywaliła mi cały upload, pomimo tego, że tam było 80 megabitów uploadu, więc ten plik powinien się wrzucić, wiecie, chwila, moment. I teraz nie wiem, czy odpalać laptopa i po prostu wrzucać to po ludzku z laptopa, będąc podłączony do Wi-Fi Walmartu, ale co, znowu się jutro obudzę na parkingu i będę miał godzinę jazdy do najbliższego miasta i co, i sobie śniadanie zrobię na tym parkingu? No nie, oczywiście, że nie. Pójdę do pierwszej lepszej knajpy tutaj, no przecież nie będę gotował na parkingu, no. Ale rozkmina. I właśnie nie wiem, no. Czy jechać teraz szukać tego kempingu i po prostu jutro w ciągu dnia się martwić z wrzuceniem tego vloga, czy co? Z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić ludzi, którzy wieszczyli na różnych forach internetowych, że Cash znowu zrobi nudną serię, która będzie polegała na jedzeniu fast foodów, szukaniu kempingu i płakaniu, że nie ma jak wrzucić vloga albo go wyedytować. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Wiecie co, w dupie z tym, jadę do tego lasu, bo ja nie po to wynająłem kampera i podróżuję po Stanach Zjednoczonych, żeby spać po Walmartach. Jutro się będę martwił z tym uploadem. Powiem wam, że ja nie wiem, gdzie ja jadę, ale no to wygląda jak jakieś miejsce na kemping bez miary płasko. Staram się coś poświecić telefonem, ale tutaj po prostu... Kurde, nie wiem, zobaczymy, jeżeli przeżyję i mnie nikt nie zabije, to zobaczymy, jak to rano będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie tutaj naprawdę ładnie. Bo widziałem tutaj ślady jeszcze innych samochodów, takie stare, czyli ktoś tu jeździł wcześniej. No i tu jest miejsce na ognisko, więc chyba dobrze trafiłem. No powiem wam, że mam delikatny stresik z tego powodu, że tu jestem, bo jak jechałem tą drogą, były znaki, że to jest jakiś tam primitive road i używać tylko na własne ryzyko. Ja mam wrażenie, że naprawdę nie ma dosłownie nikogo, dlatego też się pozasłaniałem i teraz ja nikogo nie widzę, ale nikt nie widzi też mnie, więc spoko. Jeżeli nie zacznę się zaraz nakręcać jakoś, to mam nadzieję, że zasnę bez większej spiny. W ogóle to miałem wam powiedzieć, bo bardzo często się mnie pytacie, co ja wożę ze sobą do samoobrony, jakie noże i tak dalej. No i no, nie woziłem ze sobą nigdy nic praktycznie, chyba że miałem jakiegoś multitoola gdzieś na dnie plecaka. No i pamiętam, że jak kręciłem odcinek z Walmarta w zeszłym roku, to nawinął mi się żel tej firmy i powiedziałem, że to jakaś firma krzak, bo ja tylko kojarzyłem Fox Labs, a wy mi napisaliście, że ten Sabre, czy tam Saber, to jest jeden z mocniejszych tam, wiecie, gazów pieprzowych i tak dalej. No i sobie kupiłem właśnie takiego i no nie wiem, no jakby ktoś mi tutaj wszedł i bym go zasprayował, to bym z siebie też zasprayował, ale mam, więc zawsze czuję się troszeczkę pewniej. W każdym razie to było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało, pomimo tego, że dzień był taki dosyć chaotyczny. No ja ze swojej strony to muszę, no mam nadzieję, że teraz też będą trochę mniejsze odległości już do pokonywania. Już będzie ta Sedona i tam jest kilka miejsc w bliskiej okolicy, blisko Phoenix też jest kilka miejscówek, nie wiem jak dalej, Nowy Meksyk i Teksas, bo Teksas jest dwa razy większy od Polski. No średnio mi pasuje to, żebym robił tak jak dzisiaj po tam, nie wiem, 450 km chyba dzisiaj zrobiłem, czy 500, bo
kurde, to bardzo dużo czasu zajmuje, pomimo tego, że tym autostradami się śmiga po tam 130-140 na godzinę cały czas, to jednak takie 500 klocków każdego dnia to nie dość, że to jest bardzo dużo czasu, no to też dużo hajsu, bo już widzę, że bak znowu spadł poniżej połowy, a dzisiaj rano tankowałem do pełna, więc wyjeździłem praktycznie wszystko, co dzisiaj zatankowałem. No mam nadzieję, że w przyszłości te atrakcje wszystkie będą troszeczkę bliżej siebie, no ale też z drugiej strony nie mogę oczekiwać, że będą blisko siebie, co Stany Zjednoczone, to jest cholernie duży kraj, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mimo wszystko będę starał się Wam relacjonować moje codzienne przygody kamperowe, a zdecydowanie wstawanie, jedzenie i szukanie noclegu to jest znaczna część każdego mojego dnia. I tyle. Jest już po północy, więc ja ogarnę kilka swoich rzeczy i powoli będę szedł spać. I widzimy się jutro. Mam nadzieję, że uda mi się teraz nagrać fajnego timelapsa takiego nocnego, bo wpadłem na to, że skoro są takie fajne gwiazdy, to spróbuję zrobić timelapsa. Na razie, trzymajcie się, cześć!